Cieszę się, że bardzo, że po braku kolędników w ubiegłym roku, dzisiaj, w tym roku, w 22, mogliśmy znowu przyjąć tutaj w progi swoich domów, swego domu, naszej rezydencji arcybiskupów, kolędników, którzy odpowiedzieli na zaproszenie z wielkim entuzjazmem. I tutaj znowu jest dla nas dowód, że wierni czy młodzież nie odeszła od Kościoła, nie zapomnieli o swoim arcybiskupie, nie zapomnieli o pięknej tradycji naszego kolędowania. I w tym roku również przybyło ponad 1500 kolędowników. Stycznia w Lwowie odbyło się doroczne spotkanie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z rycerzami Kolumba, którzy przybyli wraz ze swoimi kapelanami z diecezji kamieniecko-podolskiej, diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz archidiecezji lwowskiej. W bazylice metropolitalnej arcybiskup przewodniczył mszy świętej wraz z wieloma kapłanami. Po wspólnej modlitwie i przemówieniu wprowadzającym delegat Narodowego Rady Rycerzy Kolumba w Ukrainie, pana Jurija Maleckiego, o swojej działalności w tym roku opowiedzieli kapelani i rycerze z różnych miast Ukrainy: Chmielnickiego, Czerwonogradu, Iwano-Frankowska, Poninki, Winnik oraz Lwowa.
Давид спитав його, що там сталося, розкажи но мені. Спаси нас, Боже, світлом Твого лику. Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Panny pasterze, nie brak mi niczego. Toho czasu Jezus skazał: Ja, pastyr dobry. Пастир добрий кладе свою душу за овець. Наймит же і той, хто не є пастирем, якому вівці не належать, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає. В дню 22 стичня архідіецезія Львовська oraz Kościół Powszechny otrzymał dwóch młodych kapłanów. We Lwowie, w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, udzielił święceń prezbiteratu dwom diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa. W uroczystości wzięli udział liczni kapłani i osoby życia konsekrowanego, rodziny oraz przyjaciele nowych kapłanów. Po liturgii słowa nastąpił obrzęd święceń kapłańskich. Diakoni modlili się leżąc krzyżem na posadzce katedry, a wierni w tym czasie modlili się litanią do wszystkich świętych. Potem diakoni, wkładając swoje dłonie w dłonie biskupa, ordynariusza, zaświadczyli posłuszeństwo Kościołowi oraz jej biskupom. Tradycyjnie szaty liturgiczne neopresbiterom założyli ich proboszczowi, jak kiedyś pomogli założyć alumnom sutannę w dniu ich obluczyn. Po mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował rodzicom nowych kapłanów, wychowawcom z seminarium, a także prosił wszystkich o modlitwę za nowe i liczne powołania z archidiecezji lwowskiej. Ale wyświęcając na kapłanów dwóch diakonów, którzy, jak słyszeliśmy przed chwilą, po okresie przygotowania duchowego i intelektualnego, świadomie i dobrowolnie poprosili o włączenie ich do kapłańskiego grona naszej włoskiej archikatedry, archidiecezji. Przyrzekasz rzecz i posłuszeństwo. Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz rzecz i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. Christe Jesu, Christe Jesu, Kyrie eleison, Christe Jesu, Kyrie eleison, Christe Jesu.
Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał duch chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał duch chrześcijański i składał Bogu ofiarę. Przyjmij dary Ducha Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadź życie zgodne z tajemnicą Krzyża Pańskiego. Pokój. Dzień w naszym życiu. Dziękujemy Ci za wprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Czcigodny księże arcybiskupie, drogi ojcze, dziękujemy, że dziś włączyłeś nas do prezbiterium Kościoła Lwowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, a też jednocześnie prosimy o dalszą ojcowską modlitwę, abyśmy byli gorliwymi i świętymi kapłanami. Dziękujemy Ci, księże arcybiskupie, za Twoje świadectwo wiary, za przykład pasterskiej gorliwości. Niech dobry Bóg Ci błogosławi. Dziękujemy również ekscelencjom, księdzu biskupowi Edwardowi i księdzu biskupowi Marianowi, jak również nieobecnemu księdzu biskupowi Leonowi za udzielane posługi w trakcie naszej formacji seminaryjnej. Łaski od Pana. Potem Jezus przemówił do mieszkańców Nazaretu. Dzielił się z nimi swoją radością. Dziś spełniły się słowa Pisma, któreście słyszeli. Dziś jest ten dzień, którego oczekiwaliśmy. To my jesteśmy tym pokoleniem, które żyje w tych czasach, a o których prorokował Izajasz. Przychodzę właśnie spełniać to, co zapowiedziane od wieku. Księdza biskupa Leona oraz księży obdarza ich nieustannie mądrością, siłą i odwagą w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Kwiaty. Niech piękno tych kwiatów wyraża ogrom naszej wdzięczności za Waszą odpowiedź na wezwanie Chrystusa. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
pokoju. W seminarium, a dzisiaj mam ten zaszczyt jako proboszcz tego miejsca, skąd się wywodzisz, właśnie przeżyć Twoją wielką uroczystość. Pan Bóg Cię powołał i stałeś się kapłanem. Dlatego chcę Ci złożyć serdeczne życzenia z tej okazji. Na pewno dzisiaj usłyszysz wiele pięknych słów w Twoją stronę z tego, że wybrałeś to piękne powołanie. Być podobnym do Jezusa Chrystusa. Tak jak ksiądz biskup powiedział w kazaniu, stać się alter Christus, drugim Chrystusem. Bo jest to jej ojciec założyciel, święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Jest to mój szczególny patron, którego już od dawna sobie wybrałem i jestem przekonany, gdyby nie jego wstawiennictwo i pomoc, a szczególnie w chwilę, gdy tak ciężko mi było z tym pisaniem prac i z innymi zadaniami naukowymi, kiedy westchnąłem krótką modlitwę do niego, to uwierzcie mi, tyle cudów sprawiał, bo jak mi się już zaczynało chcieć coś robić, to był cud. Za to jemu bardzo dziękuję. Dziękuję również arcybiskupowi naszemu, Mieczysławowi Mokrzyckiemu, że pomimo wszelkich trudów, przeciwności, jednak wczoraj z jego rąk, przez jego posługę udzielił nam razem z księdzem Wiktorem święceń prezbiteratu. Nieraz w sytuacjach seminaryjnych, które się odbywały, pamiętam, że jak coś się stało, co nie musiało się stać, to zawsze zawołałeś i nigdy podniesionym głosem, tylko z taką wyrozumiałością i taką ojcowską opieką tłumaczyłeś, nastanawiałeś, prowadziłeś. Nie zawsze wszystko mówiłeś rektorowi. Za to Ci bardzo dziękuję. Wszechmogący, miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechu i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Cię błogosławi Pan Zastępów, abyś cieszyła się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie Twoje prośby i wspomoże Twoje zamiary. Niech Bóg darzy Cię długim życiem, a gdy ustawać będą Twoje siły, niech Cię nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca.
abyś mogła stać się uczestnikiem wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyś umocniony potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczony mądrością Syna Bożego i rozpalony miłością Ducha Świętego, czynił postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Amen. Dla Ciebie ukrzyżowany, a Ty dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekłaś wiernie służyć, sam będzie Twoją nagrodą. Amen. Dwudziestego stycznia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan w dzień święta nawrócenia świętego Pawła odbyła się modlitwa ekumeniczna. Na początku wspólnego zebrania o godzinie 17.30 modlitwę o jedność chrześcijan z błogosławieństwem metropolity lwowskiego i Sokala Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Dmitra Rudziuka poprowadził dziekan Wydziału Teologicznego Lwowskiej Prawosławnej Akademii ojciec Cyprian Loziński. Mszy świętej o godzinie 18 przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem emerytem Marianem Buczkiem. Koncelebrowali mu za ołtarzem rektor Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz prałat Piotr Brzeski, ksiądz Sławomir Zieliński i proboszcz wspólnoty grecko-katolickiej księży orionistów we Lwowie ksiądz Fabio Ceraza, który podkreślił w swoim kazaniu, że to przez miłość i miłosierdzie mamy dążyć do jedności. Po mszy świętej modlitwy kontynuował proboszcz katedry ormiańskiej Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego ojciec Karapet Garibian. Na zakończenie spotkania ekumenicznego odbyła się modlitwa i śpiew przedstawicieli wspólnoty protestanckiej Kościoła Ewangelickiego Betesda pod przewodnictwem pastora Tarasa Melnika. Na zakończenie spotkania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odmówił modlitwę o jedność chrześcijan. Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan zawiera myśl zaczerpniętą z Ewangelii świętego Mateusza. Zobaczyliśmy jego gwiazdy na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Ten fragment był zaproponowany przez Radę Kościołów Bliskiego Wschodu z siedzibą w Bejrucie w Libanie. Через Христа, з Христом і Христі, тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава. Господь наш і Спаситель Ісус Христос сказав, коли ви будете любити один. Chrystusa Pana naszego. Amen. O Ojcu, Królowo pokoju, módl się
błogosławiony, teraz i na wieki. Zmłożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Co pragnęli w styczniu, świętowaliśmy też święto świętego Pawła Apostoła i apostoła i pogan, narodów. I dzisiaj oni też wyrazili tą wolę, tą chęć służenia Chrystusowi, Jego Kościele. Oto jestem pośnim i chciałbym Wam dzisiaj wręczyć dekrety i prosić, żebyście podjęli już z dniem 1 lutego posługę w parafiach tutaj naszej archidiecezji. Ksiądz Kazimierz do pod takim względem alfabetu do parafii Iwana Franciszka w Stanisławowie. Także niech Pan Bóg błogosławi, że księdzu proboszczowi trzeba pomagać. Udało się przyjmuje i dziękuję za to. Będziemy jeszcze w kontakcie. Tutaj księdz Wiktor do Strzelczysk. Tam ksiądz proboszcz też jest sam od dłuższego czasu, czy administrator raczej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.